To była jakaś manifestacja. Polacy nie lubią ograniczeń. Szeregowi żołnierze niemieccy czasem także dołączali do kibiców. Lata poprzedzające wybuch II wojny światowej to rozwój systemów totalitarnych w Niemczech, Włoszech czy Japonii. Przywódcy tych krajów bardzo chętnie wykorzystywali sukcesy sportowe w celach propagandowych. Pojawienie się systemów totalitarnych w Europie w XX wieku niosło ze sobą zainteresowanie polityków dwoma elementami sportu. Po pierwsze, sport dostarczał im człowieka silnego, sprawnego, mógł stanowić cechy tego, co Niemcy nazywali nadczłowiekiem, Übermenschem. Jednak nie Niemcy pierwsi to dostrzegli, a Włosi i Benito Mussolini, który dostrzegł w sporcie sposób na demonstrowanie fizycznej wyższości rasy romańskiej. Niemcy dostrzegli na większą niż Włosi skalę rolę sportu w propagandzie. Temu celowi służyły Igrzyska Olimpijskie w Berlinie, gdzie pod płaszczykiem humanistycznej idei Niemcy sprzedawali wizję ludzkości zupełnie inną. Byli przekonani, że to biała rasa aryjska będzie odnosiła największe sukcesy i byli bardzo niezadowoleni, gdy czarny murzyn amerykański Jesse Owens czterokrotnie zdobywał na oczach nazistowskiej publiczności złote medale. W Polsce za organizowanie zawodów sportowych można było trafić nawet do obozu koncentracyjnego. Co zatem powodowało, że Polacy z narażeniem życia decydowali się na takie aktywności? Mogli też się przygotować w ten sposób do walki zbrojnej. Każdy chciał normalnie żyć, tęsknił za normalnym życiem i mimo trudnej sytuacji to jednak starał się żyć normalnie. Może to była jakaś tam kwestia odskoczni czy w jakiejś chwili wolności, rywalizacji, takiej fair play. Polacy nie lubią ograniczeń, więc myślę, że chęć robienia tego, na co ma się ochotę i zagrania przy okazji na nosie temu, kto zabrania, no to jest taka sytuacja i tendencja, która i dzisiaj towarzyszy ludziom w Polsce. To było takie spontaniczne zapotrzebowanie, żeby coś z siebie dać. To też jest taka forma, nie wiem, rywalizacji i dowartościowania, jak się wygrywa, prawda? Człowiek wierzy w siebie i w swoje możliwości. W konspiracji odbywały się rozmaite zawody sportowe, sport zszedł do podziemia, podobnie jak inne elementy życia. Szczególnie trudne do organizacji były mecze piłkarskie, w których wiadomo, potrzeba wielu zawodników, jest wielu kibiców, potrzeba dużo miejsca. Stadiony oczywiście były przez Niemców zaanektowane, w związku z czym bardzo często te mecze odbywały się w parkach, na dużych placach. Zawsze mieliśmy do czynienia z osobami, które stały na czatach i ostrzegały o zbliżaniu się gestapo. Podczas gdy na przykład znane są przypadki, że szeregowi żołnierze niemieccy czasem także dołączali do kibiców i z zaciekawieniem obserwowali rozgrywki. To była jakaś manifestacja oporu polskości i to przybrało bardzo taki konkretny wyraz. To był już rok 1944. Kiedy warszawscy piłkarze pojechali do Krakowa, bo były też przypadki meczów międzymiastowych. Krakowiacy grali w 1943 roku w Warszawie, to był mecz Warszawa-Kraków oficjalny, zakończył się remisem 1-1, a w 1944 pojechali warszawiacy do Krakowa. I we wspomnieniach z tych meczów właśnie jest, w wspomnieniach piłkarzy i również historyków sportu, jest podkreślona ta niesłychana atmosfera właśnie patriotyzmu, że w Krakowie tych warszawskich piłkarzy z tej ciężarówki, którą przyjechali, na rękach nieśli na boisko, na stadion i krzyczeli, słuchajcie, nasi chłopcy z Warszawy przyjechali. Dziś sport kojarzy nam się głównie z zabawą i rozrywką, ale w czasie wojny budził ducha patriotycznego i pomógł przetrwać najtragiczniejsze chwile w historii narodu.